Liczba cyberataków jest na porównywalnym poziomie. Ciągle notujemy tego samego typu ataki i spodziewamy się, że ta liczba będzie stabilna. Grupy przeprowadzające ataki nie zmieniły się bardzo. To ciągle są cyberprzestępcy, którzy w większości orientują się na zysk, czyli próbują wyłudzić pieniądze, czy doprowadzić do kradzieży danych i albo uzyskania ich za okup, albo sprzedaży na tak zwanym darknecie, czyli czarnym rynku cyberprzestępców. Spodziewamy się, że być może pojawią się dodatkowi aktorzy, którzy będą zorientowani na to, żeby zaszkodzić czy zniszczyć dane. Do tej pory mniej obawialiśmy się ataku na infrastrukturę krytyczną banku, na przykład takiego ataku, który doprowadziłby do całkowitego zniszczenia na przykład danych finansowych klientów banku, dlatego że niewielu aktorów byłoby zainteresowanych tego typu atakiem. W dzisiejszej sytuacji geopolitycznej możemy sobie wyobrazić sytuację taką, że niektóre państwa mogłyby wręcz chcieć przyznać się do takiego skutecznego ataku w taki sposób, żeby zaszkodzić na przykład państwom zachodnim. Technologia, którą na co dzień używamy, jest też szeroko wykorzystywana w różnych aspektach naszego życia. Czy bankowość internetowa, czy płatności mobilne, tudzież urządzenia smart w naszych domach. Te wszystkie rzeczy powodują, że mamy dodatkowe kanały ataków, które cyberprzestępca może wykorzystywać. Zarządzanie przestrzenią musi się zmienić. To już nie jest zarządzanie urządzeniami w sposób taki, jak zarządzamy naszymi pupilami w domu, że ich przytulamy, karmimy, tylko naprawdę limitujemy dostęp do tych urządzeń i w przypadku jakichkolwiek awarii zastępujemy je nowym w celu utrzymania jak najmniejszej interakcji użytkownika z naszymi platformami, co automatycznie podnosi bezpieczeństwo naszych platform. Postpandemiczna sytuacja dała nam bardzo duży wachlarz nowych możliwości. Z jednej strony mamy globalny rynek, który otwiera nam pracę naszych inżynierów z dowolnego miejsca na świecie. Z drugiej strony z automatu pojawiły się nowe kanały ataków, które są wykorzystywane przez hakerów. Należy pamiętać, że teraz nasi użytkownicy, konsumerzy, jak również pracownicy, oni pracują z domu, z własnej sieci, z własnego prywatnego sprzętu, z własnego access pointa, z tych urządzeń aktywnych, które powodują, że są one tak naprawdę otwarte na taki cyberprzestępców. Czynnik ludzki odgrywa najważniejszą chyba rolę w budowaniu systemów współczesnego cyberbezpieczeństwa. Dopóki człowiek odgrywa jakąkolwiek rolę w systemach decyzyjnych, w podejmowaniu decyzji, również w systemach cyberbezpieczeństwa, dopóty człowiek, jego świadomość, jego edukacja będzie jednym z kluczowych czynników zapewniających cyberbezpieczeństwo zarówno organizacji, jak i cyberbezpieczeństwo indywidualne. Pracownicy powinni stanowić zaporę między osobą, która stara się taki system spenetrować, a bezpieczeństwem danych, informacji, zasobów tego systemu. Powinni nie tylko w sposób odpowiedzialny wykorzystywać zapewniony im dostęp do informacji, ale także być w stanie przynajmniej częściowo rozpoznawać za pomocą dostarczonej im wiedzy i świadomości potencjalne ataki. Powinni być w stanie prawidłowo je zakomunikować tym komórkom i instytucjom, które bezpieczeństwem informacji się zajmują. Powinni zatem stanowić świadomy element systemu wczesnego wykrywania zagrożeń, ale także element systemu bezpieczeństwa informacji i systemów teleinformatycznych. Jeżeli chodzi o taki wyścig z cyberprzestępcami, staramy się być zawsze o krok do przodu i przede wszystkim zapobiegać atakom. Inwestujemy bardzo dużo w tak zwane środki prewencyjne, które mają powstrzymać cyberprzestępcę przed skutecznym atakiem. Natomiast zdajemy sobie sprawę z tego, że to nie zawsze będzie możliwe. Będziemy mieli sytuacje takie, w których cyberprzestępca skutecznie zaatakuje organizację. Dlatego tak wiele wysiłków wkładamy w procesy i mechanizmy odpowiedzi na incydenty bezpieczeństwa. To bardzo ważne, żebyśmy ciągle ćwiczyli to, w jaki sposób reagować po to, żeby jak najszybciej odzyskać ciągłość operacyjną, czy też zmitygować, zapobiec katastrofalnym efektom wycieku danych.